Dzień Ziemi to coroczne odbywające się na całym świecie wydarzenie proekologiczne. W wielu państwach w jeden wiosenny dzień organizowane są akcje mające promować przyjazne naturze postawy w społeczeństwie. Jak co roku wychowawcy placówki opiekuńczo-wychowawczej Tęcza w Kutnie zorganizowali dla swoich podopiecznych gry, zabawy, a także pogadankę na temat segregowania śmieci. I to mi przeczyta, jakie niebezpieczne odpady zawiesz o związki. Dobrze, a powiedz mi, jeżeli chodzi o rtęcie. Jeżeli wyrzucimy telewizor i to doły wsiąknie do gleby, na przykład. To będzie wybuch. No, nie będzie wybuch, tylko na przykład wydostanie się rtęć, która jest bardzo niebezpieczna. I dlaczego jest niebezpieczna? To mi przeczyta. Świetlówka. Wiemy, co to jest świetlówka. Jest to metal bardzo szkodliwy, który po wniknięciu do organizmu powoduje uszkodzenie nerek, zaburzenia wzroku, słuchu, mowy i kondycji ruchu. Celem tej akcji było przede wszystkim promowanie wśród naszych podopiecznych zagadnień związanych z recyklingiem, segregacją odpadów, ale także wykorzystaniem materiałów odpadowych, na przykład przy przygotowywaniu prac plastycznych. Akcja trwała od 14 kwietnia. W trakcie organizowaliśmy różne konkursy, gry i zabawy dotyczące segregacji materiałów, ale także zajęcia plastyczne. Dużą popularnością cieszył się konkurs na najciekawszy strój ekologiczny. W rywalizacji wzięli udział przedstawiciele trzech grup. Liczyły się pomysłowość, inwencja twórcza oraz błyskotliwa prezentacja stroju. Na zakończenie dzieci otrzymały gadżety oraz nagrody za udział w konkursie rysunkowym. Ogłoszone zostały dwa konkursy, między innymi konkurs na plakat o tematyce ekologiczno-przyrodniczej oraz konkurs na ubranie z recyklingu.